Dlaczego tak mówisz? Jak to nigdy cię nie kochałem? Zawsze się pan mnie wstydził. Nie. To nieprawda, nigdy się ciebie nie wstydziłem. Dlaczego więc przed wszystkimi, zwłaszcza przede mną, ukrywał pan fakt, że jestem pańską córką? Szukałam wszędzie fajki pokoju, ale znalazłam tylko czekoladowe papierosy. To ma być papieros pokoju? Wypalimy? Ale upał. Wiesz, dokąd bym się wybrała? Na plażę. Teraz? Tak, wyciągniemy się na piasku, poopalamy się, popływamy. Ty w samolocie spałaś niczym królowa. A ja sterowałem. Jestem wykończony. To zdrzemnij się, ja idę na plażę. Zapomniałeś o czymś. Wybacz. Nie, o moim kluczu. Przecież i tak cały czas będziemy razem. Chciałaś wziąć osobny pokój?
Czy ja dobrze rozumiem? Zarezerwowałeś nam jeden pokój? Bez obaw, to całkiem spory apartament. Z wielkim łóżkiem. Zmieścimy się. Jak mogłeś? Przecież przylecieliśmy razem. Za kogo ty mnie uważasz? Za niecierpliwą osóbkę. Zaczekaj, aż znajdziemy się w apartamencie. Chcę mieć swój pokój. Czy nawet tutaj nie może być między nami dobrze? Przez ciebie nigdy nie będzie. Ja do Rosity. Jest w kuchni. Proszę. Witaj. Hola. Było mi wczoraj bardzo przykro. Powinniśmy porozmawiać. O czym? Przecież wiesz, córeczko. Proszę mnie tak nie nazywać. A jak? Moim imieniem. Rosita. Takie imię nadała mi mama. Przyznałem się już do ojcostwa. Nie, nie powiedział mi pan tego. Sama to odkryłam. Tyle lat ukrywał pan to przede mną. Dziś nie chcę nawet wiedzieć, że był pan moim ojcem. Nie byłem, lecz jestem. Nie. Mojego ojca nie ma. Dla mnie on nie istnieje. Pan jest i pozostanie wyłącznie ojcem Mariny. Leandro, pasa algo? Coś się stało? Nie. Proszę dać mi wody. Dobrze się pan czuje? Tak. Dziękuję. Coś ty zrobiła. Bardzo przepraszam. I co z tego? Po co ja przyjęłam na służbę taką niezdarę? Wiecznie bujasz w obłokach. Gdybyś myślała, nie doszłoby do tego. Nie pozwolę jej tak obrażać. Czego pan tu szuka? Nie ma pani prawa takiej poniżać. Proszę mnie nie bronić. Nikogo nie wolno tak traktować. Służbę mogę traktować tak, jak mi się podoba. Za daleko się pani posuwa. Dość tego. Jestem u siebie. Proszę wyjść. Precz.
Nie możesz tu zostać. Precz. Nie, mieszkam tu i pracuję. O ile pani Paloma mnie nie zwolni, zostanę. Nie stłukło się. Milcz. Spakuj się i natychmiast opuść ten dom. Zwalniam cię. Co się stało? Upuściłam rzeźbę, ale właściwie nic się nie stało, a twoja ciotka strasznie się zdenerwowała i wyrzuciła mnie. Wyrzuciła cię? Nie, bo się nie mogła. Mogła jako pani tego domu. Porozmawiaj z nią. Poproś, żeby dała mi jeszcze jedną szansę. Powiedz jej, że już niczego nie stłukę, że będę uważała. Nie mam dokąd pójść. Niczego nie zniszczyłaś i masz dokąd pójść. Nie płacz. Nie, nie wrócę do Villegasu. Nie miałem na myśli tamtego domu, lecz ten. Nie płacz. Miejsce dla ciebie jest w moim sercu. W rolach głównych Amor Latino. Scenariusz pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek szósty. Udało ci się z powrotem tu wkręcić. Pani Paloma dała mi szansę. Gdyby nie naczo, wylądowałabyś na ulicy, gdzie jest twoje miejsce. Proszę tak nie mówić. Przepraszam, obraziłam cię. Sprawiłam ci przykrość? Można wiedzieć, co chcesz ze sobą zrobić? Tylko mi nie mów, że twoje miejsce jest u boku Nacho. To ostatnie miejsce na świecie, w którym spodziewałbym się ciebie.
Skąd się tu wziąłeś? Szukałem cię wszędzie, aż postanowiłem zamknąć oczy i pozwolić prowadzić się sercu. No i cię znalazłem. Nie do wiary, że się tu spotkaliśmy. Co się ma stać, to się dzieje. Nic na to nie poradzimy. Wierzysz w przeznaczenie? Według ciebie to przypadek? Nie wiem. Nie dostrzegasz niezwykłości naszej historii? Bóg chyba chce, żebyśmy ze sobą byli. Bardzo blisko? Najbliżej, jak się da. Można? Proszę. Chodzi mi o to zdarzenie w moim domu z Rositą. Nie zamierzam pani przepraszać. To ja chcę pana prosić o wybaczenie. Słucham? Wzruszyła mnie pańska troska o ubogich. Dlatego proszę mi wybaczyć. Nie mam czego pani wybaczać. Rositę już przeprosiłam. Przyjęłam z powrotem na służbę i obiecałam więcej nie zwalniać. Jednak ma pani dobre serce. To świetna służąca. Doskonała. Ma do tego wrodzone zdolności. Jak pani może tak mówić? Denerwuje pana, kiedy ją gani i kiedy chwalę. Nie można panu dogodzić. Daj, ja zaniosę. Nie ja. Naprawdę chcesz tam iść? Na kartce było napisane, że ja mam zanieść. Wiesz, że jest z Eugenią. Oczywiście. Powinnam nauczyć się obsługiwać chlebodawców. To idź. Przy okazji udowodnię tej paniusi, że między nim a mną do niczego nie doszło. Przekona się, że nic do niego nie czuję, że ani trochę na mnie nie działa. Odwagi. Byłeś wspaniały, kochanie. Zadzwonię. Pewnie jednak szuka mnie na plaży. Włożę strój kąpielowy. Było tak przyjemnie, skarbie, że mam ochotę na chwilkę wrócić na górę. Nie? Nie możesz. Możesz wypić sok. Jestem już po śniadaniu. Pa, kochanie. Cześć, kocham cię. Wyjaśnię ci to. Państwo nie musi się tłumaczyć przed służbą. Nie o to chodzi. Niepotrzebnie zażądał pan, żebym to ja przyniosła tacę. Chciał mi pan sprawić przykrość? Nie prosiłem o żadną tacę. Oh,
Wciąż nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że się spotkaliśmy. Nie musisz nic mówić, twoje oczy robią to za ciebie. Aż się świecą ze szczęścia. Skąd ten napad czułości? Jeżeli jestem czuły, to dzięki tobie. Wcale się nie szukaliśmy, a jednak siedzimy tu. Sączymy drinki. To czary. Naprawdę. Zmruż oczy, bo ten blask mnie razi, a nie mam okularów. Czy pajacowanie to zbrodnia? Przeciwnie, podoba mi się. Woda. Coś ci dolega? Nie, nic. Nie znasz mnie. Jestem nikim. Ale jeśli chcesz, możesz porozmawiać z nieznajomym. Nie, dziękuję. Tak bardzo boli? Ból? Nie. To wściekłość. Jest mi tak źle, że nikt nie może mi pomóc. Pan pozwoli. Posita. Nie chcę, żebyś cierpiała, ponieważ jesteś najwspanialszą, najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Niech się dzieje, co chce. Zawsze będę cię kochał. Nie trzeba mnie pocieszać. Mówię poważnie, ze szczerego serca. Chciałbym ci coś podarować. Niczego nie chcę. Chciałbym czymś poprawić ci nastrój. Czymś, co cię przekona o szczerości mojego uczucia. Naprawdę niczego nie chcę. Co by to mogło być? Czym mógłbym cię rozweselić? Już wiem, co to może być. Mianowicie? To. Chcę dostać to. Zdjęcie ciotki Palomy w ramce? Chodzi mi o ramkę, nie o zdjęcie. Chcę ramkę. Z tym zdjęciem. To moje. Tak, wzięłam je sobie z albumu. To moje zdjęcie, ale album ciotki. Ukradłam je. Przestań. Leandro.
su mirada. Tak pan patrzy. Jakby mnie pan rozbierał wzrokiem. Nie myli się pani. Chciałbym oglądać pani duszę. Nagą. Rumienie się przez pana. Mam to odebrać jako... komplement? Jako wyraz mojej niepewności. Czy mogę panią o coś spytać? Naturalnie. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie myślała pani o ponownym małżeństwie? Widzę, że nie. Owszem. Myślałam. Wróbelek ćwierkał, że wciąż jesteś zła, a to prawda? W takim razie mam na to niezawodny sposób. Jaki? Za 5 minut zabiorę cię do sławnego odgniewacza. Odgniewacza? To tajemnica. Dziękuję, kochany Leandro. Dzień dobry, pani. Mam dla ciebie upominek. Taki drobiazg. To złoto. Skądże, skarbie? Niedawno to kupiłam. Na pewno nie złoto? Na pewno. Złoty łańcuszek nie kosztowałby 2 peso. Ci Chińczycy robią coraz lepsze imitacje. Leandro kupił niedawno podobny drobiazg jednej ze swych naiwnych gąsek, z którymi się spotyka. Nie przeszkadzam. Idę rozdawać dalej. Myślisz, że spełni się moje marzenie o występach w balecie? Nie jestem na to zbyt tęga? Nie mów tak. Jeśli się czegoś całym sercem pragnie i poświęci się temu wszystkie siły, marzenie w końcu staje się piękną rzeczywistością. To znaczy, że wyjdziesz za Nacha? Nie, to niemożliwe. Dlaczego? Przecież go kochasz. Nigdy mu się nie spodobam. Jestem tylko służącą, córką służącej i milionera. Proszę cię. Nie chcę słyszeć o swoim ojcu. Pragnę na zawsze wymazać go ze swojego życia. Dałem dziś wolne służbie. Będziemy sami. Naprawdę? Tak, wszystko załatwiłem. Mam nadzieję, że nie boi się pan być sam, bo dzisiaj nie przyjdę. I nie dam sobie wciskać podróbek. Śliczne. Dla mnie? Cudeńko.
Cóż takiego zrobił pan tej dziewczynie? To tutaj. I co? Oto wspaniały sposób na złość. Ocean? Brawo, zgadza się. Słuchaj. Oddychaj głęboko. Nie zamykaj oczu. Patrz na niego. Poczuj go. To cudowny środek. Czuję się lepiej, ale dzięki tobie. To komplement? Nie, fakt. Co pan tu robi? Byłem ciekaw, jak się czujesz. Martwiłem się o ciebie. Wie pan co? Strasznie trudno uwierzyć, że jest pan moim ojcem. Tyle przeżyliśmy razem. Do głowy by mi nie przyszło. Tak, to moja wina. Po prostu bałem się, że stracę Marinę. Bez obaw. Tej córki nigdy pan nie straci. Ciebie również nie chcę stracić. Mnie pan nie straci, ponieważ nigdy mnie pan nie miał. Nie, zawsze byłaś blisko, traktowałem cię jak swoje dziecko. Nieprawda. Córkom nie płaci się za to, żeby nie odchodziły. Nie zatrudnia się ich jako służących. Wyrządził mi pan dość krzywd. Proszę mnie zostawić w spokoju. Naprawdę zjawiłeś się tu z 48 dolarami? Tak, i z silną wiarą w sukces. I co? Jak to co? Rozmawiasz z najlepszym kelnerem w Miami. Nie jest tu tak łatwo, jak się zdaje, prawda? Nie, ale nie żałuję. Dlaczego? Tutaj trafiło mi się coś, na co nie miałem szans w Buenos Aires. Rozmowa z taką dziewczyną jak ty. Kto cię nauczył prawić takie komplementy? Nikt. Jestem samoukiem. A ty stanowisz niesamowitą motywację. Płaczesz? Nie, nie płaczę. Jednak płaczesz. No dobrze, płaczę. Przeze mnie, prawda? Nie, nie przez ciebie. Żeby być szczęśliwym, należy słuchać swoich uczuć i pragnień. Obiecuję ci, że się zmienię. Od razu. Dla mnie nie musisz się zmieniać. Popełniłem wobec ciebie wiele głupstw. Ale nigdy nie jest za późno. Pozwól, że się przedstawię. Nacho Domecq. Przecież cię znam. Znasz dawnego Nacho. Jestem jego nową wersją. Ulepszoną.
Wieczorem się zabawimy. Wieczorem się zabawimy. Zdrajca i oszust. Seler, migdały, rokwor z orzechami, krab w śmietanie. Mam nadzieję, że kapitan nie zorientuje się, że mu ogołociłem lodówkę. Zakatrupiłby mnie. Zresztą, warto było. Krab. Lolita. Już. To będzie niezapomniany wieczór. Ty, ja i wulkan namiętności. Coś ty narobiła. O co ci chodzi? Mówiłeś, że urządzasz imprezę, a zapomniałeś o najważniejszym. O gościach. Gdybym nie zdążyła wszystkich powiadomić. Boże. Przed samym nosem zatrzaśnięto mi bramy raju. Słyszę cię, Panie Boże. Co mi powiesz? Tutaj. Kapitanie, bardzo przepraszam. Zabawicie się? To nie to, co się panu wydaje. Nie miał pan dziś lotu? Nie, dopiero jutro. Po pogrzebie. Czyj? Twoim. Klotilde, daj mi wody. Nie. Herbaty. Co to ma znaczyć? Zdaje się, że tylko nie kryj tej nowej. Ja jej pokażę. Tu jesteś. Co to zdjęcie robi w tej ramce? A ramka w kuchni? To prezent ode mnie. Ja jej dałem to zdjęcie. Właśnie chciałem ją prosić o jej fotografię, którą postawię na stoliku nocnym. Ależ to zwykła służąca. Czy miłość zwraca uwagę na strój? Przyjrzyj się jej. Ten ubiór przydaje jej godności. To jakiś żart. Na pewno. Gdzie się podziało moje zdjęcie, które tu było? To jakieś kpiny. Ty i ona? To nie żarty, ciociu. Niech wszyscy się dowiedzą, że moje uczucie do Rosity jest poważne i wyjątkowe. Boże drogi. Mówiąc, nie wierzyłam, że jesteś właścicielem tej restauracji. Nie kłamałem. Wprawdzie stoi w niej tylko jeden stolik, ale jeżeli ci się podoba, jest także twoja. Cudownie. Wznieśmy toast. Za ciebie. Za tę wspaniałą ucztę. Znów zamilkłaś. Dziękuję, że jesteś dla mnie taki dobry. Dziękuję, że ty jesteś dla mnie taka dobra. Cóż to, echo? Nie, mówię poważnie. Kiedy cię dziś zobaczyłem, chciałem cię po prostu pocieszyć. Jednak teraz widzę, że jesteś wyjątkową kobietą. Dziękuję. Jesteś wyjątkowym mężczyzną. La cena.
Kolacja była cudowna, a twoja restauracja jeszcze cudowniejsza. Nasza restauracja. Zostaliśmy przecież wspólnikami. Oczywiście. Witaj w świecie wielkich interesów. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Na pewno. Do zobaczenia. Przepraszam, co to za jeden? I ten całus? Nie twoja sprawa. Mogę się całować z kim chcę. Co się stało? Wypaliliśmy przecież fajkę pokoju. Nie paliłam żadnej fajki. No dobrze, poczęstowałaś mnie czekoladą pokoju. Nie jadłam żadnej czekolady. Już wiem. Powiem ci coś, zbliż się. Nigdy więcej mnie nie całuj, ani nie dotykaj. Trzymaj się ode mnie z daleka, a te kwiaty zachowaj na swój pogrzeb. Wersja polska, Studio Telefilm. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłonikowski.